31 marca 1967 roku Jimi Hendrix zastanawiał się, co zrobić, aby media bardziej się nim zainteresowały. Kiedy jego menadżer poprosił dziennikarza Keitha Althama o radę, ten zasugerował, że powinni wykonać coś bardziej dramatycznego niż zespół The Who, który zasłynął z rozwalania instrumentów. Tego wieczora, podczas koncertu w londyńskiej Astorii, Jimmy podpalił gitarę na oczach oniemiałej publiczności, parząc sobie przy tym ręce. Moment, w którym spaliłem moją gitarę, był jak złożenie ofiary, zauważył później Hendrix. Ofiary składa się z rzeczy, które się kocha. Ja kocham swoją gitarę. Instrument podpalony w Astorii został odnaleziony po 40 latach i natychmiast wystawiony na aukcję. Część fanów Hendrixa uważa go za fałszywkę, niemniej jednak we wrześniu 2008 roku Sunburst Fender z widocznymi śladami pozostawionymi przez ogień sprzedano jako gitarę Jimmy'ego za 280 tysięcy funtów.